O, proszę pani, to są jakieś, wie pani, prehistoryczne czasy. Bez mała, że to można powiedzieć, że to kino nieme, wie pani. No i tam pierwszy raz coś tam spróbowałem. Oczywiście nie miałem tej techniki, która jest wymagana do dubbingu, no ale potem gdzieś tam się mój głos sprawdził i byłem zapraszany częściej. Ja to nie muszę tego pić, bo wpadłem do kotła dzieckiem będąc i teraz raczej jestem bardziej silny niż słaby. Może pokażę. Kilkukrotnie mi się udało podłożyć głos za Gérarda Depardieu. Co zabawne, bo Gérard Depardieu ma kompletnie inny głos niż ja. Lecą wyżej niż przeciętnie, prawda? Ça doit être leur nouveau casque là, ça leur donne une meilleure pénétration dans l'air. Znacznie wyższy. Bardzo zabawnie gra zresztą tę postać. Także byłem trochę zdziwiony, że ja zostałem wybrany do tego. Ale być może właśnie mój głęboki taki głos bardziej pasował do tego wielkiego grubasa, siłacza, jakim był Obelix. Co to za wielkie rodzynki? To daktyle są. Rosną na tamtych drzewach. Mhm. Chrupkie w środku. Mhm, to pestki. Nawet niezłe. Kilka razy mi się udało podłożyć głos w miarę udatnie. W każdym razie miałem bardzo sympatyczną recenzję od Daniela Olbryskiego, który stwierdził, że dużo lepiej mu się ogląda tego Obelixa z moim głosem niż z głosem Gérarda Depardieu. Nie, tak. No właśnie. A. Powiedziałem Danielowi, że wtedy, że wiesz, no to cieszę się bardzo z tej twojej opinii i tak sobie myślę, że no, udało mi się podłożyć Gérarda Depardieu, ale może tak nas być i kiedyś może taka sytuacja się zdarzyć, że nie wykluczam tego, że Gérard Depardieu nie podłoży nigdy głosu za mnie. Simba. Ojcze. Ja nie traktowałem tego w jakiś szczególnie nabożny sposób, ponieważ też nie był to przecież jeszcze film tak zwany kultowy. Dopiero później się stało. Bo wiesz, że z twoim tatą nikt nie zadziera. Chodź no tu. Nie. Śmieszne to było, ponieważ później puściła mi pani Maria oryginał i jeszcze kilku innych. Francuza, Niemca, jeszcze tam kogoś i mnie. I ja po prostu tego słuchałem i byłem zdumiony, ponieważ słyszałem swój głos w czterech czy pięciu różnych językach. Powiem ci, co kiedyś powiedział mi mój ojciec. Look at the stars. Les rois des siècles passés sehen von dort auf uns herab. To była nie tylko kwestia podobieństwa tego głosu, ale też jakiegoś tam przetworzenia tego głosu. I być może mój głos najbardziej nadawał się do tego przetworzenia, żeby był właśnie prawie identyczny jak oryginał. No i tak taka to była zabawna przygoda, która mnie zdumiała wtedy. Pamiętaj, kim jesteś. Nie, proszę, nie opuszczaj mnie. Pamiętaj. Ojcze! Pamiętaj. Nie odchodź. Ja do tej pory grywam Mufasę, teraz sobie też przypomniałem, w jakimś takim serialu rysunkowym. Kajon, zdaje się, że coś cię trapi. Tak, dziadku. Gdzie on się pokazuje w niebie i tam coś przemawia. Kajon, nie trać pewności siebie, choć inni w ciebie wątpią. Sam się zwracam do niego w ten sposób, bardzo poważnie, jednocześnie z ciepło i z miłością. Powinieneś zajrzeć w głąb siebie. Dziękuję ci, dziadku. Nawet podobno jest strona na fejsie miłośników Mufasy. Miło. Wróciłem do domu, mistrzu. To już nie jest twój dom, a ja już nie jestem twoim mistrzem. A tak, masz nowego ulubieńca. No to gdzie jest ten Po? No to było, pamiętam ten film, ponieważ potwornie się nad nim musiałem namęczyć. To rzeczywiście była niesłychanie męcząca praca, ponieważ tyle wrzasków, rzężeń,
chrząknięć, ryków, pisków, jakie musiałem z siebie wydać. A kto mi robił nadzieję? Kto kazał mi ćwiczyć, choć ból rozrywał mi mięśnie? Z mocy zwój mi się należał! No to chyba nigdy mi się jeszcze nie przytrafiło i rzeczywiście to było męczące i byłem na krawędzi zdarcia głosu. W kreskówce jest troszeczkę inaczej się to traktuje, to są jednak najczęściej można sobie pozwolić na przerysowania pewne, natomiast jeżeli już trzeba podłożyć żywego aktora na ekranie, no to trzeba pilnować, żeby to było maksymalnie prawdziwe i dokładnie oddawało intencje jego gry aktorskiej, żeby mu czegoś nie zepsuć. Dzień dobry. Jak mam to rozumieć? Życzysz dobrego dnia, czy może twierdzisz, że dzień jest dobry, czy tego chce, czy nie? A może chcesz powiedzieć, że to ty dobrze się czujesz w tym szczególnym dniu? Wie pani, to ogromna produkcja. Każda z nich to jest ogromna produkcja. Niesłychane efekty specjalne. Ja może nie jestem wielkim jakimś takim fanatykiem tego rodzaju kinematografii, no ale wiem, że ludzie to uwielbiają, chodzą. Więc nie miałem jakichś przeciwwskazań. Zwłaszcza, że i postać bardzo ciekawa i piękna, i aktor świetny grający. Co się stało? To się dopiero okaże. Szukam ochotnika, który weźmie udział w przygodzie. Bardzo się przykładałem, żeby właśnie nie zepsuć tej roli. Że ciebie chcę, że za chwilę ukaże się w drzwiach. No tak, no było coś takiego, no. No, kolejna sympatyczna przygoda, ale jak mówię, no już to już tyle lat minęło. Niezwykły gość. Nieskości powinnoś. O, widzi pani, no nawet nie pamiętałem. Ładnie śpiewałem. Gdy się pojawi gość, mój głos był bardzo często wykorzystywany w rozmaitych właśnie i bajkach, i w Muminkach, przecież ja tam śpiewałem piosenkę. Siądźcie przy krawach plon i cieszcie się, bo wreszcie są wasze Muminki. No, coś tam było, tylko nie pamiętam, czy to było z Muminków, czy ze Smerwa, ale chyba z Muminków tam. Ej, dzieci, jeśli chcecie wyruszyć... Zobaczyć Smerwów las, przed ekran dziś zapraszam was. Nie, to Smerwów było chyba. Smerwów las, czeka was. To takie coś pamiętam, a z Muminków nie pamiętam, co to było. Ale coś było, że Muminki na końcu, taki długo powtarzało się słowo Muminki. Muminki się cieszą radością i życiem Muminki. I tym, że im chmurki bieleją o świcie Muminki. O, jeszcze ten taki, coś nazywało Wielki Mecz jakoś, czy coś takiego. Kosmiczny mecz, o. Słyszałeś o drużynie marzeń? My jesteśmy drużyną sennego koszmaru. Ty głupku. Chyba Michael Jordan występowała, a myśmy grali, ja jednego z tych potworów, z którymi on gra w koszykówkę. To było zabawne. Ej, chodź tu! Uwaga, podanie! Podobało mi się szalenie, jako byłemu przecież reprezentacyjnemu koszykarzowi. Więc z tym większą przyjemnością grałem tego potwora, który walczył na parkiecie przeciwko geniuszowi, jakim był wtedy Michael Jordan. Dają im łupnia. To wszystko zależy od spojrzenia na taką estetykę tych rysunków.
Ja jestem wychowany na Disneyu, czyli na tych wszystkich starych filmach typu tam Piotruś Pan, tam Zakochany Kundel, Królewna Śnieżka i Siedmiu Krasnoludków, to jeszcze przedwojenny film. Więc ta estetyka do mnie szalenie przemawia, ale wiem, że dzisiaj do dzieci przemawiają zupełnie inne obrazki, jak na przykład zupełnie niepojęta dla mnie, no ale ukochana mojej wnuczki starszej, czyli Świnka Pepa. Ona jest, ta estetyka tych rysunków jest tak dla mnie dziwna, ale może właśnie przez to, że tak dalece nie naśladuje rzeczywistości i tak przypomina rysunki, które same dzieci robią, że może dlatego właśnie to do nich tak świetnie przemawia, więc nie protestuję przeciwko temu, tylko przyjmuję to jako sygnał.